W Wielkiej Brytanii odbyło się referendum na temat opuszczenia Unii Europejskiej. Jaka jest aktualna sytuacja w Wielkiej Brytanii? Mieszkańcy Wielkiej Brytanii po bardzo długiej, wieloletniej kampanii przeciwko samej strukturze Unii Europejskiej, samemu temu biurokratycznemu utworowi, którym jest Unia Europejska, stwierdzili, że trzeba zagłosować za wyjściem Wielkiej Brytanii ze struktur samego tego biurokratycznego budynku, który został stworzony przez eurobiurokratów. Natomiast co się dalej będzie działo, no to tego jeszcze nie wiemy tak naprawdę do końca. Czy to jest dobry pomysł, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej? Może inaczej. Oni będą bardziej dbali o to, żeby pozostać zintegrowaną właśnie Wielką Brytanią, Zjednoczonym Królestwem, aniżeli o to, żeby zostać w Unii Europejskiej. Struktura głosowania jest taka, że można się tam troszkę przestraszyć, będąc politykiem brytyjskim, ponieważ jak wiemy, w Szkocji zdecydowana większość, grubo ponad 60%, zagłosowało za tym, żeby w Unii Europejskiej pozostać. Szkocja zresztą ustami swoich władz natychmiast ogłosiła, że jeżeli będą jakieś ruchy, które będą kierowały się ku wyjściu rzeczywistemu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, no to Szkocja ogłosi referendum niepodległościowe o wyjście z Wielkiej Brytanii. A myślę, że na to już sobie władza Wielkiej Brytanii nie pozwoli, żeby się rozpaść z tego powodu. W związku z czym myślę, że to referendum w tym momencie, które było przeprowadzone akurat w taki sposób, z bardzo dużą dozą nonszalancji tak naprawdę ze strony władzy, no bo to referendum, które się odbyło, zorganizowane przez Camerona, było tak dokładnie na takiej samej zasadzie jak u nas referendum na temat jednomandatowych okręgów wyborczych zorganizowane przez byłego prezydenta Komorowskiego. On to zrobił tak bardzo na odwal i właściwie tylko w jednym celu, żeby zgarnąć elektorat, który zagłosował w pierwszej turze na Pawła Kukiza. I dokładnie to samo zrobił Cameron. On chciał przejąć elektorat, ten taki bardziej sceptyczny, bardziej taki nieprzychylnym okiem patrzący na to wszystko, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. I też struktura samych głosujących daje bardzo do myślenia, ponieważ młodzi ludzie w większości zadecydowali o tym, żeby w Unii Europejskiej pozostać. Starsi mieszkańcy Wielkiej Brytanii, ci, którzy pamiętają jeszcze właśnie w Anglii, Wielką Brytanię głównie jako kraj jednak Anglików, tak? A nie kraj, w którym mamy prawie 8 milionów imigrantów, to ci zagłosowali, że chcą wyjść z Unii Europejskiej, ponieważ oni postrzegają Unię Europejską jako tego, który spowodował fakt, że są państwem, w którym jest aż tak dużo imigrantów. No niestety polityka europejska, ta właśnie jednocząca i ta, która zaprasza wszystkich, spala tutaj całkowicie swoją taką ideę właśnie tego zapraszania. Pokazuje, że jest to coś, czego nie są w stanie zaakceptować tak rozwinięte i stare społeczeństwa, tradycyjne społeczeństwa, jak właśnie społeczeństwo brytyjskie. No i tu mówię, młodzi ludzie na to patrzą zupełnie inaczej niż ludzie starsi, ale to mniej więcej tak jak u nas na Prawo i Sprawiedliwość. Mamy partię rządzącą, która w tym momencie ma pełną dyktaturę właściwie, i struktura głosujących jest dokładnie taka sama jak struktura głosujących w Brexicie za wyjściem, tak? To są ci sami, te same grupy elektoratów, że tak powiem, tak? Więc osoby starsze de facto zadecydowały za osoby młodsze, jak to będzie w tym naszym kraju. Tutaj na szczęście tylko na 4 lata, ale w przypadku Brexitu, no to jak to w ogóle będzie w Europie, w której ci młodzi ludzie będą musieli dalej żyć, to zagłosowali właśnie starsi głównie. Jak się pan odniesie do tego, że 2,5 miliona Brytyjczyków złożyło petycję w sprawie powtórzenia referendum? Tak, no i tutaj należy zaznaczyć, jak bardzo dobrze zorganizowane jest społeczeństwo obywatelskie brytyjskie. Tak? Ja nie mogę powiedzieć, żebym ich popierał, ale rzeczywiście chylę czoła, jeżeli chodzi o umiejętności organizacyjne, ponieważ zebranie tak dużej ilości podpisów, tak dużej ilości deklaracji nad jakimś problemem w tak krótkim czasie, pokazuje, że jednak nasi politycy mają jeszcze bardzo wiele do nauczenia się, jak się organizuje zbiórki publiczne, jak się robi protesty społeczne i tak dalej. Rzeczywiście jest tak, że ten Brexit, który się odbył, który my w tym momencie przeżywamy, jest to bardziej taki, ja bym powiedział, że to jest bardziej medialny fakt niż rzeczywisty fakt polityczny. To znaczy Wielka Brytania nie wyjdzie według mnie z Unii Europejskiej.
Jest ogromna panika z tym związana. Samo wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jeżeli w ogóle byłoby możliwe, to na pewno nie jest możliwe w ciągu najbliższych miesięcy, a nawet nie najbliższych lat, ponieważ procedura wychodzenia, rozliczanie się przede wszystkim za wszystko, co jest jako, jako obowiązek Wielkiej Brytanii względem Unii Europejskiej, to samo to, sam proces ten by trwałby latami, podejrzewam, bo tam by trwały negocjacje nad tym, jakie, kto ma długi wobec kogo. Więc tak naprawdę jest to oświadczenie woli. To jest takie pokazanie, że no my tutaj nie chcemy tego, żeby za nas decydowano w Brukseli i żeby nasze prawo ustalało kilku Niemców z kilkoma Francuzami. I to jest mniej więcej to, o czym mówimy my jako eurosceptycy, uniosceptycy, nie eurosceptycy tacy, że my jesteśmy przeciwko Europie, tylko właśnie przeciwko tej biurokracji. My mamy dokładnie te same poglądy, jeżeli chodzi o właśnie Unię, biurokrację, i mamy te same wątpliwości, ten sam problem mamy, który mają Brytyjczycy, tylko różni nas od Wielkiej Brytanii to, że my jesteśmy biednym krajem, który bardzo by chciał być bogatszy, i jesteśmy krajem, do którego imigranci nie przyjeżdżają chętnie, tylko traktują nas jako kraj tranzytowy, dlatego że u nas nie zarabia się tyle i zasiłki nie są takie, żeby można było spokojnie z tych zasiłków żyć. Więc my tego problemu nie mamy, ale wyobraźmy sobie, co by było, gdyby nagle się okazało, że w Warszawie co trzeci mieszkaniec jest czarnoskóry, co w Polsce jest jednak jakimś wyjątkiem, tak? I tak czarnoskórych jest bardzo mało, dlatego byłoby to dla nas bardzo dziwne. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby w Warszawie nagle nie szło porozmawiać po polsku. No, Polaków byłoby tyle, co obcokrajowców, jakichś tam dowolnych, tak? No bo taka sytuacja jest. W ciągu ostatnich 20 lat liczba osób, które są nie brytyjskiego pochodzenia, zamieszkujących Wielką Brytanię, urosła dwukrotnie ponad. To znaczy, że rozwój tego ruchu, tak naprawdę rozwój tego, ta tendencja, która jest związana z imigrantami, może przerażać to stare społeczeństwo brytyjskie, ponieważ oni się czują chyba tak, że to już nie jest ich Anglia na przykład, albo to już nie jest ich po prostu Wielka Brytania. Tak? To już jest jakiś taki twór polityczny. I zostali tutaj zniszczeni tak naprawdę przez politykę właśnie tych otwartych drzwi. No i oczywiście Polacy bardzo dużo na tym zyskali, o tym też należy wspomnieć. Tylko że myślę, że nie będzie nigdy żadnego problemu z Polakami, którzy pracują, którzy wyjechali tam do pracy, ponieważ te prace, które wykonują, to są prace, które widocznie rynek ich wymagał, i zatrudnienie Polaka było dla Brytyjczyka łatwe i przyjemne i pożyteczne. Opłacało mu się po prostu, tak? A może jakiś mieszkaniec, jakiś Anglik na przykład nie chciał wykonywać tej pracy, którą dostał Polak, tak? A może było tak, że nie mają wystarczająco wykształconych ludzi, bo przecież ja jako nauczyciel nawet mam doświadczenie ze sobą takie, że szkoliłem wielu lekarzy, którzy w ramach projektu Lekarze wylatujcie do Wielkiej Brytanii, bo tam jest praca. Ja przygotowywałem do egzaminów z języka angielskiego kilku lekarzy, którzy pracują w tym momencie w Anglii, w Wielkiej Brytanii. Więc takich wykształconych ludzi oni też nie mają. Ściągali ich między innymi z Polski i wymagali od nich znajomości języka na przykład. Tak? Także nie ma się co obawiać o to. Bardziej obawa jest o to, co będzie z ludźmi, którzy tam pojechali, żeby się trzymać na zasiłku. Czyli co będzie z takimi, którzy rzeczywiście pojechali tam żerować na społeczeństwie brytyjskim. I co do tego, to się zgadzam z Brytyjczykami w całości. Tych ludzi należałoby się wręcz pozbyć, ponieważ nie ma żadnego absolutnie logicznego argumentu, żeby społeczeństwo brytyjskie dopłacało do tego, żeby ktoś sobie z zewnątrz przyjechał, a potem żył z zasiłków, które brytyjscy pracownicy i nawet Polacy pracujący, płacący tam podatki, utrzymują. Co będzie ze świadczeniem emerytalnym dla obcokrajowców? Jak są postrzegani imigranci przez Brytyjczyków? Nie, to jest kolejna kwestia. To są wszystko naczynia połączone, tak? To, że u nich dużo mniejsze są koszty pracy, dużo wyższa kwota wolna od podatku, dużo niższy jest obowiązkowe ubezpieczenie, to co wielokrotnie było pokazywane, daje im pewne możliwości, których nie mamy w Polsce. Kwestia emerytur to jest zupełnie inna sprawa. To ich jeszcze aż tak nie boli. Myślę, że najbardziej boli ich to,
co właśnie powiedziałem przed chwilą, że obcokrajowcy, jeżeli już przyjeżdżają, no to przecież nikt normalny nie może mieć nic przeciwko temu, że przyjeżdżają ludzie, którzy tworzą tutaj coś, czyli płacą tutaj podatki, wynajmują mieszkania, tak, posyłają dzieci do szkół, pracują, tak, zarabiają, więc są obywatelami pełnoprawnymi tak naprawdę. Nikt nie może mieć do tego żadnych wątpliwości, że to jest dobre, bo nie powinno być to nigdy postrzegane jako złe. Natomiast rzeczywiście jest tak, że te masy, które tam napłynęły, pozwalają sobie na to, żeby wykorzystywać możliwości, jakie daje im tamtejsze prawodawstwo, którego nie daje im na przykład prawodawstwo w Polsce. I to jest jeden z głównych problemów chyba podnoszonych przez polityków będących za Brexitem. Kolejnym problemem jest to, że właśnie większość różnych decyzji były podejmowane w Brukseli, w Strasburgu i trzeba było się do nich dostosowywać, a Brytyjczycy jako taki dumny naród, który ma swoją tożsamość, swoją wyspę, oni zawsze byli obok, oni nigdy nie byli w Europie, tylko oni zawsze byli lepsi, w własnym mniemaniu przynajmniej lepsi od Europy. Nie ma się im co dziwić, że oni się zawsze stawiali, oni mieli zawsze specjalne warunki na wszystko, co było negocjowane. I nie ma się co dziwić, że im się nie podoba to, że ktoś im coś narzuca i że nie zawsze są w stanie się przeciwstawić tak, jakby chcieli. Poza tym no, widzą pewne absurdy, tak? Te absurdy, z których my się śmiejemy, jak na przykład kwestia tego, jak bardzo krzywy powinien być banan. No, ale dla nas to jest humor, a dla nich to jest coś takiego, że kogoś tutaj mocno coś kopnęło, żeby w ogóle nad czymś takim się zastanawiać na bazie jakiegoś europejskiego tworu, który ma zdecydować za całą Europę. I to dałem tylko taki przykład, śmieszny przykład, ale chodzi o wszystko, o czym oni decydują. Tak? Po prostu im się to nie podoba. Zresztą nam też. My od samego początku mówiliśmy, że Unia Europejska powinna być po prostu strefą wolnego handlu i wymiany ludzkiej i towarowej. No i tyle. No, to jest takie proste. Unia Europejska mogłaby nie być z Parlamentem Europejskim, bez siedziby. Po prostu wolne granice. Nie powinno być żadnego problemu z tym, żeby się przemieszczać po całej Europie. Jeżeli dostanę pracę za granicą przy użyciu innego, obcego mi języka, no to przecież dobrze dla mnie, tak? No więc nie powinno być z tym żadnego kłopotu. Tak samo z wymianą towarową.